Konfiguracja drukarki HP w sieci bezprzewodowej w aplikacji HP Smart na urządzeniach z systemem iOS. Aby skonfigurować drukarkę HP do wydruku ze smartfona lub tabletu z systemem iOS w sieci bezprzewodowej, możesz to zrobić w trzech prostych krokach. Krok pierwszy: instalacja aplikacji HP Smart. Krok drugi: przygotowanie drukarki do połączenia bezprzewodowego. Krok trzeci. Parowanie drukarki z aplikacją HP Smart Krok pierwszy: Instalacja aplikacji HP Smart Jeżeli na urządzeniu nie zainstalowano jeszcze darmowej aplikacji HP Smart, możesz ją pobrać ze sklepu z aplikacjami lub ze strony 123.hp.com. Po otwarciu aplikacji po raz pierwszy musisz wyrazić zgodę na jej regulamin, aby móc kontynuować. Po wyświetleniu ekranu logowania możesz skonfigurować nową drukarkę, zalogować się lub utworzyć konto HP. Możesz również wybrać opcję Pomiń. Wybranie opcji Pomiń powoduje wyświetlenie ekranu głównego aplikacji HP Smart w trybie gościa, a konto możesz utworzyć w późniejszym czasie. Utworzenie konta umożliwia uzyskanie dostępu do większej liczby funkcji w aplikacji HP Smart, takich jak skanowanie. W przypadku tego filmu, wideo, możemy kontynuować tworzenie konta. Wybierz opcję Zaloguj się, a następnie wybierz opcję Zarejestruj się. Wprowadź swoje dane i wybierz opcję Utwórz. Następnie otrzymasz wiadomość e-mail, aby potwierdzić swój adres e-mail. Otwórz wiadomość e-mail i wybierz opcję Zweryfikuj. Wróć do aplikacji HP Smart i jeśli chcesz, dodaj numer telefonu. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj. Aplikacja HP Smart przejdzie do ekranu głównego. Krok drugi: Przygotowanie drukarki do połączenia bezprzewodowego. Aplikacja HP Smart może sparować się tylko z drukarkami, które są wykrywalne w sieci bezprzewodowej. W tym celu włącz tryb konfiguracji Wi-Fi drukarki. Włącz drukarkę. Proces włączania trybu konfiguracji Wi-Fi zależy od typu drukarki. W przypadku drukarek posiadających ekran dotykowy przejdź do menu ustawień lub ikony koła zębatego i wybierz menu ustawienia sieciowe. Wybierz opcję Przywróć ustawienia sieciowe. Następnie wybierz opcję Tak. W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego wciśnij przycisk Anuluj, aby wyprowadzić drukarkę z trybu uśpienia. Wciśnij i przez 5 sekund przytrzymaj równocześnie przyciski komunikacji bezprzewodowej i Anuluj. A na drukarkach LaserJet Pro wciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej i przytrzymuj go. Aż kontrolki gotowa i uwaga zaczną migać jednocześnie. Zwolnij przyciski, aby przywrócić tryb konfiguracji Wi-Fi. W przypadku drukarek z diodą z przodu, wciśnij i przez 5 sekund przytrzymaj przycisk Wi-Fi znajdujący się w tylnej części drukarki. Gdy drukarka przechodzi w tryb konfiguracji sieci Wi-Fi. Dioda z przodu drukarki będzie migać i zmieni kolor. Krok trzeci. Parowanie drukarki z aplikacją HP SMART. Teraz, gdy drukarka jest w trybie konfiguracji Wi-Fi, powróć do urządzenia z systemem iOS i upewnij się, że funkcje Wi-Fi i Bluetooth są włączone. Z ekranu głównego aplikacji HP SMART wybierz pozycję Dodaj pierwszą drukarkę. Aby skonfigurować nową drukarkę, wybierz opcję pierwsze kroki. Aplikacja HP Smart rozpocznie wyszukiwanie drukarki w sieci. Gdy pojawi się model drukarki, wybierz go. Uwaga! Nie wybieraj drukarki, w której nazwie jest słowo Direct, ponieważ dotyczy ona tylko połączeń Wi-Fi Direct. Dla drukarek znajdujących się w trybie konfiguracji sieci Wi-Fi, aplikacja HP Smart wyświetla powiadomienie o podłączeniu drukarki do sieci bezprzewodowej. Kliknij przycisk Kontynuuj. Aplikacja HP Smart skonfiguruje następnie drukarkę i połączy ją z siecią. Aplikacja HP Smart kończy konfigurację drukarki w sieci i umożliwia powrót do ekranu głównego. Drukarka jest gotowa do pracy. W tym celu wybierz kafelek Drukuj dokumenty lub zdjęcia i wybierz element, który chcesz wydrukować. Zmień ustawienia drukowania w oknie podglądu i wybierz opcję drukowania. Zdjęcie lub dokument zostanie wydrukowane. Więcej przydatnych filmów znajdziesz na naszym kanale hp support w serwisie YouTube.